Cześć, siemano, ja jestem Adia. Dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku z życia młodego rolnika. W dzisiejszym odcinku sobie rozsiejemy wapno oraz popryskamy jęczmień na chwasty. Także no, szykuje się dosyć krótki, ale bardzo ciekawy odcinek. Bo wapna jeszcze nigdy nie sialiśmy na tej oto pięknej mojej serii. No, chwasty sobie już pryskaliśmy, no to już nie raz. No ale nie rozsiewaliśmy wapna. A zwłaszcza, że nie mam żadnego, jak to można powiedzieć, rozsiewacza takiego specjalnego do wapna. Luźnego. No to kupiłem sobie wapno w big bagach. Granulowane. Także jedziemy je rozsiać na tą łąkę, co orałem. Zobaczymy, ile mi zostanie tego wapna. Czy w ogóle mi styknie, czy mi zbraknie. Bo tutaj nikt nie ma wapna na sprzedaż. Bym musiał lecieć specjalnie do sklepu po kolejny big baggy. No. Ładnie jest. 1 października, 13 tysięcy. Jakie 13 tysięcy na koncie? 8, 3. 8 tysięcy na koncie, no właśnie. No, trochę przy przewijaniu czasu mi zabrało pieniążków. Ziemniaki są wykopane. Oczywiście na live wszystko kopaliśmy. Co mi się bardzo podobało, takie ogarnianie pól na live'ie. Nie wiem, czemu 30 się pali cały czas tylna lampa. Ale no. Ile tylko 600 litrów weźmiemy? Na 24 metry. No to mi się wydaje, że chyba za dużo tego wapna kupiłem. Tak, na pewno za dużo kupiłem. No ale już będę mieć na więcej, jak to można powiedzieć, sezonów. Chociaż jeszcze koło domu będziemy musieli sobie rozsiać wapno na tym polu, koło ogródka. Bo tam, no sami wiecie, że orałem u gór, który leżał nie wiem ile, i tam ziemniaki w sumie były. Więc gnoju tam nie dam, no bo wiadomo, gnój się gryzie z wapnem. Tak nie można. Znaczy, no, tak się nie powinno w ogóle robić. A później lawatę zbiory będą. Dlatego sobie jak na razie wapnujemy tutaj. Tam sobie powapnujemy po orce. Przed zasiewem, przed sadzeniem ziemniaków. No i widzę, że się przeliczyłem. Zawsze myślałem, że trochę więcej tego wapna idzie. A tutaj jak wysiejemy jeden worek albo półtora worka na tą łąkę, no to nie wiem, zdziwienie mnie dopadło jakieś dziwne. W ogóle w następnym odcinku chyba już zaczniemy żniwa soi. Chociaż nie powiem, bo miło by było już tutaj zakończyć siewy. Nie no, siewy będą. Siewy pszenicy, a będą po soi. A w sumie zobaczymy, jak to będzie. Bo jeszcze tutaj będziemy musieli sobie przyjechać uprawić pod zasiew tej łąki mojej. Bożej ukochanej.
Zobaczymy. No i co? Styknie do końca, czy nie styknie? Nie styknie, bo 60 zatrzymała się w miejscu magicznie. Ale to wszystko moja wina, bo nie zredukowałem biegu. Też sobie zostawię tego wapna trochę, jak to powiedzieć, w tym moim rozsiewaczu. To od razu koło domu sobie pozwolę rozrzucić te wapno. Kurde, i będzie trzeba kupić kershera. Bo rozsiewacz po wapnie będzie trzeba na pewno umyć. Także no. Czekajcie, bo to jest pamiętna chwila. A ja nawet miniaturki sobie nie zrobiłem z tego rozsiewania wapna. Tak. Nie będzie mi się chciało później robić tej miniaturki. No bo to jest w sumie, jakby nie to, że to jest odcinek na szybko robiony, to bym jeszcze tutaj się pobawił w uprawę przedsiewną. No, przed siewem. No, ale niestety muszę jak naj... No, po prostu na sobotę coś wam wstawić. Dlatego sobie wybrałem te dwie prace, które i tak bym musiał zrobić. Chociaż opryski i tak będę wykonywał na tamtym drugim polu też, bo będzie uprawa bezorkowa. No to pszenicę będziemy sobie też musieli jakoś opryskać. Także no. Tak to już wygląda. W tym momencie byśmy wzięli agregacik i pojechali już sobie mieszać te wapno. Ale to w następnym odcinku, chociaż w następnym odcinku mam zaplanowane żniwa soi. I po żniwach bym mógł się pobawić w uprawę. Uprawę. Albo byśmy sobie uprawili. Oraz pojechali o... Raczej byśmy pojechali sobie orać pole. Albo po prostu nie będziemy uprawiać. Nie no. Uprawimy sobie. I będzie... Albo... Kurczę. Nie dojechałem na to pole obok domu. No cóż. Jak już bywa. Opryskiwacz czeka na ciapka. Chodzi mi o to, że będzie uprawa i wywóz obornika, który się znajduje tutaj. No, także jeszcze parę odcinków z tego sezonu się pojawi. Także możecie zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem oraz łapeczkę w górę. Żeby was nie ominęły żadne odcinki z tej pięknej serii mojej. I z tego ciapka, który nie może podjechać pod górkę. Samochód jakiś jedzie. To jest najśmieszniejsze. No ale powinniśmy dać radę wyjechać i go zatrzymać. No chyba, że... A, nie uderzył w nas. Ale szczęście. Wziąłem sobie 30 do tego transportu, no bo gdzie ja wykorzystam ten przecudowny mój sprzęt? Jak już w sumie odchodzę od niego. On tylko zostaje przy turze. No i ma ogarniać oborę. Także... No, 30 doczekała się takiej lekkiej emerytury. Na pewno nie będzie ciężka. Dobra. Zaraz sobie odczepimy tą przyczepę i podlecimy z opryskiwaczem. Lecimy z opryskiwaczem na pole z jęczmieniem, opryskamy. I to tyle.
Oczywiście zagłoszeń parafialnych, no to zapraszam Was na dzisiejszego live'a o godzinie 20. Bądź w pół do 21. No, chyba że się pozmieniają plany. No i ten live się przeniesie na niedzielę. Chociaż w niedzielę i tak planowałem, żeby live się odbył. Dlaczego? W sumie sam nie wiem. Tak jakoś. Nie wiem, live'owy tydzień miałem. Chociaż tak do świąt byśmy mogli dolecieć, że odcinek live. Bez problemu. Mi to tam nawet pasuje. Dobra, zostawmy sobie tą przyczepę gdzieś tutaj, przy moich niezawodnych maszynach. Zaraz sobie weźmiemy 30. Oczywiście ta przyczepa ucieka, nie ucieka. Oczywiście zaraz, raczej w tym momencie biorę 30, podjeżdżam pod opryskiwacz. Wiem, ten opryskiwacz jest trochę za duży na nią, no ale co? Jakim prawem by nie miała dać 30 sobie rady z tym, opryskiwaczem? Tuż on jest w tym momencie lekki, a my jeszcze mamy turę z przodu. No to kurczę. I mamy w sumie 12 minut odcinka. Te pole zrobimy na 3 razy, jeżeli pamiętam, jak to się robiło. Nie no. Raczej tutaj z tego sezonu, już, w sumie mogę wam powiedzieć w tym sezonie, ile jeszcze odcinków będzie. Bo będzie na pewno odcinek z orki zimowej. Jeden. Uprawa z obornikiem. Żniwa soi. Uprawa i chyba siew soi. Albo połączę to ten, ale no będzie. Tu już mamy 4 odcinki. To na 4 dni. Także sobie popatrzcie, to będzie wszystko wyglądało. I teraz na jęczmieniu nie mamy żadnej dawki nawożenia. Chyba. No właśnie, chyba. Nie pamiętam, czy na live, że lał gnojowy, czy nie lałem. Połowanie. Nie, nigdzie nie mamy nawożenia oprócz 51 i łąk. No i łąki tutaj tej. Także tutaj będziemy musieli sobie chyba rozlać gnojowice. Nie wiem, czy w tym sezonie damy radę. Znaczy, w sumie musimy w tym sezonie dać radę tutaj rozlać, dopóki jest takie małe. Znaczy, dopóki jest taki mały jęczmień. No właśnie. Jak to wszystko działa? Później, jak będzie duży jęczmień, no to on nie odbije po prostu po moich śladach zostawionych przez ściągnik oraz beczkowóz. A wiadomo, przy beczkowozie przeważnie chodzi 30, no rekreacyjnie biorę 60 do tych spraw. Na 30 u mnie też nie ma laczków jakichś specjalnie małych. O, takie dosyć szerokie ogólnie nie ma 30 z tyłu. No, ale dla mnie to tam może nawet mieć nie wiadomo jak szerokie opony,
Ale w tej fazie, co teraz jęczmień jest, no to te opony nic nie zrobią. W prawdziwym życiu powinno to odbić. No tam lekko powinno być zauważalne. Leciutko oczywiście. No właśnie, leciutko powinno być zauważalne. Dobra, co tu sąsiad ma? Też jęczmień. No patrzcie, cała wieś posiała jęczmień. Tu koło mojego domu jest, tutaj, na moim polu, na sąsiada polu. Dam jakieś kukurydzy. Inne muje muje, dzikie węże. Oczywiście szykuje się ostatni pokos mojego bizonka. No właśnie. Nawiasnego wymieniamy na inny model. Kombajn mi się w sumie już spodobał. Testowałem go na live'ach. Na live'ie. Tylko, że ja wezmę taką biedniejszą wersję. Nie, że starszą, ale po prostu biedniejszą wersję tego kombajnu. Mam nadzieję, że się przyjmie tutaj, na tym gospodarstwie. Eder szerokościowo nie będzie się różnił w sumie niczym, ale zbiornik będzie większy, więc już robi swoje. No i na pewno prędkość robocza. No bo to już ja widzę sam po tych live'ach, że ten kombajn no to ma większą krzepę niż mój. Także, no niestety, trzeba iść do przodu, nie można się cofać. I czemu ja miałem obniżony opryskiwacz? Teraz się dopiero strzeliłem. Czyli no, dobrze mi się z nim jechało, no ale obniżony był on i tak był w powietrzu, więc proszę nie pisać brzydkich komentarzy. No i wytłumaczenie moje jest takie, że jest godzina, no już grubo po pierwszej w nocy. Live'a skończyłem o północy, a ja tu się zbieram na szybkie nagrywanie odcinka dla Was na tą sobotę. O sobotę wieczorem sobie ładnie, elegancko nagram na spokojnie odcinek ze żniw. No to będzie taka jedna akcja, że będę sobie jechał i na 30 minut będę mógł nagrywać. Także na tyle. Po prostu się w niedzielę wyśpię. I co? Ja się z wami żegnam do następnego odcinka. Na razie, trzymajcie się. Cześć.